Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Wyszedłem już z domku po przespanej nocy, żeby znowu nie zaczynać w tej małej klitce w czterech ścianach. No i rozpoczynamy kolejny odcinek. Zobaczymy, co tu na nas czeka. Chciałbym dzisiaj trochę przerobić naszą kopalnię, wejście i uwolnić stamtąd kury. Jak widać, lamy jeszcze się od nas nie uwolniły, jeszcze handlarz sobie nie poszedł. Nie wiem, ile będzie tutaj czasu siedział z nami. Także zobaczymy, co z tego będzie. I tak, zostawimy najpierw łupy, które zdobyliśmy ostatnim razem w wyprawę. A mamy wiele, wiele ciekawych rzeczy. Czekajcie, może te naprawdę cenne zrobimy sobie inaczej. Tu zrobimy właśnie narzędzia, żelazo i te sprawy. A tu zrobimy sobie te naprawdę cenne łupy. Op. To dla konia wszystko też bardzo cenne. Zostawimy tutaj, ok. I tu co mamy jeszcze? Złoto byśmy tam przenieśli całe i szmaragdy oczywiście. A to już byśmy zostawili sobie tutaj. Różnego rodzaju te zwierzęce. O, tutaj też mamy zgniłe mięso, to też tam sobie przeniesiemy. Proch też tutaj zostawimy. Ok, co to jest? Postronek. Postronek, ok. Też tutaj zostaje. I tak. Aha, kosztowności najpierw miałem zostawić tu, nie, tu będą kosztowności, więc to wszystko przenosimy sobie tutaj, tu będą nasze cenne łupy. Trzcinę cukrową też tu sobie póki co zostawimy, chociaż chyba, zrobimy sobie, coś Ci pokażę, co możemy sobie zrobić właśnie z jajka, cukru i dyni. Jajko mamy, dynię też, a trzcinę przerobimy sobie na cukier. Czyli tak, trzcinę wystarczy przerobić na cukier. I nie pamiętam, w jakim to było zestawieniu, ale tu nam podpowiada ciasto dyniowe. Ciasto dyniowe w ten sposób. Jajko na dole, dynia w środku, cukier po boku. I mamy ciasto dyniowe zrobione, więc mamy coś już konkretniejszego z jedzenia. Zobaczcie, mamy cukier, jajek mamy też pod dostatkiem, bo kur mamy sporo. Więc będziemy mogli robić ciasto to dyniowe i nawet sobie jest teraz zjemy, bo nam brakuje troszkę jedzenia do pełnego. Także zjemy sobie ciasto. O, nie zjemy. Nie można jeść ciasta dyniowego, to po co ja je piekę? Tak, żeby sobie położyć? Lachecy? Nie, też nie. O, mogę być, dobry. Coś mi nie załapało. Ok, świetnie. Piasek, tu jest piasek. Tu mamy rzeźbiony piaskowiec. A tu piaskowiec cięty. Oto ciekawe. To mogłoby być fajny motyw. Może byśmy zdobyli sobie tego trochę rzeźbionego piaskowca albo ciętego i zrobili sobie jakieś fajny pokój, fajną może, nie wiem, piwnicę, coś takiego po prostu w naszym domku. Zobaczymy. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę znowu sobie pobudowali i zmienimy sobie wejście do kopalni. Zrobimy tak, jakby to było naprawdę prawdziwe wejście do kopalni. Ale wszystko po kolei. Najpierw wejdziemy. Coś musimy przygotować dla kur. I teraz się zastanawiam, gdzie zrobić dla kur. Będzie trzeba znowu zrobić płotki. Dobrze, że mamy dużo drewna. I zrobić gdzieś coś tutaj dla kur małego. Ale tak mamy bardzo tu nierówny teren. Nic, tu chyba sobie wykarczujemy. Tylko kury zaraz przy sypialni. Nie, tu gdzieś dalej sobie to zrobimy. Tu sobie zrobimy. Przygotujemy na to miejsce. Troszeczkę sobie tej ziemi tu zbierzemy. Ok, trawa też nam tu niepotrzebna. Oj. Zrobimy może sobie nawet jakieś małe, takie prowizoryczne, nazwijmy to, źródełko dla kur. Tu sobie wyrównamy, żeby było płasko. Te pochodnie zaraz gdzieś przeniesiemy. Tutaj co mamy? Też mamy jakąś taką dziwną dziurę. O, gdzieś zombie. Pewnie gdzieś tu wpadło do jakiejś dziury. O, tutaj coś mamy. Ale takie opancerzone? Nie widziałem jeszcze opancerzonego zombie, ale cóż. Dobra, później się nim zajmiemy. Dzisiaj mamy budować. Dzisiaj mamy budować, więc musimy sobie przygotować też płotki. Co tutaj tyle dziur? Ktoś pułapki zastawiał na nas. Dobra, zrobimy sobie od razu pochodnie dalej.
właśnie tutaj gdzieś na górze, żeby nam się tu nic nie respiło. Póki co prowizorycznie. Cały czas zresztą, sam początek, często powtarzam to słowo, że prowizorycznie coś robimy. Ok, mamy trochę większy zakres. Te pochodnie zaraz sobie zbierzemy, jak zrobimy płotki dla kur. Ale już idziemy. Zostawimy tą ziemię sobie tutaj. Weźmiemy trochę drewna, zrobimy płotki. Okay. Już robimy płotki i patyki. Najpierw trochę patyków będzie nam potrzeba. Na pewno sporo. Dobra. I teraz zrobimy sobie płotki. Płotki. Dobra, w ten sposób robimy płotki. Ok. Dobra, zrobimy sobie trochę płotków. A, i patyki jeszcze, no właśnie. Dobra. Zrobimy sobie trochę tych płotków. I zrobimy sobie od razu bramkę, chociaż o, za dużo drewna zużyłem. Robimy sobie jeszcze bramkę, albo nawet dwie, tak żeby do kur spokojnie można było się dostać. I zrobimy sobie bramę. Ok, patyki mamy. Dwie bramy zrobimy. Dobra. Żebyśmy mogli wejść z dwóch stron, z jednej wejść, z drugiej wyjść, może tak, żeby to było wszystko w odpowiedni sposób zrobione. Dobra. Ok, mamy cały czas ze sobą to wiadro lawy. Muszę zrobić drugie wiadro. Tu chyba właśnie będzie można... O, ile żelaza jeszcze zostawiłem na przetopienie. Tu chyba wiadro można wstawić, bo właśnie. To niech to sobie tu zostanie, a ja zrobię sobie przy okazji drugie wiadro. Ok. Na wodę. I trzeba będzie tu złapać wodę, żeby pamiętać, żeby to mieć przy sobie. I... A, żelazo tutaj mamy. Przepraszam. Odkładamy. Mamy już dosyć dużo żelaza, co mnie bardzo cieszy. Przyda się. Będzie trzeba narzędzia wszystkie zrobić porządnie żelazne. Dobra. I teraz tak. Bierzemy to, co nam jest potrzebne do budowy. Odkładamy nasiona i lecimy, lecimy. Idź już stąd, kupcu, bo nie chcę nic od ciebie. Jeszcze mam za mało szmaragdów, żeby coś myśleć o kupowaniu. Są cały czas te same, tak, czyli to jest ten sam, który nie chce się coś tutaj od nas odczepić. Dobra, robimy tutaj sobie mały kurnik. Później nie będzie problemu, żeby go sobie nawet gdzieś przenieść. Jakby co, gdzie by go tu zacząć? Tutaj go zaczniemy, tak żeby nikt nam nie wskoczył do niego przypadkiem. Czekaj, to sobie zniszczy. Albo nie, tu będzie płotek, dobra. Ok. Raz, dwa. Raz, dwa. I tu chyba zrobimy bramkę. Raz, dwa. I pach, w ten sposób. I tu zrobimy drugą bramkę. Raz, dwa. W ten sposób starczy taka zagroda dla kur. Mamy cztery płatki, starczą nam. Aj, jednego zabrakło, źle wyliczyłem, dobra. A raczej nie wyliczyłem, po prostu zabrakło. O nie, trzeba uciekać. Oni są chyba niezbyt przyjaźnie nastawieni. Schowam się tu do naszej jaskini. Z tego, co wiem, to są jacyś kłusownicy lub ktoś taki. Kurczę, przydałoby się nam zrobić takie ukryte przejście do domku. Wykopać stąd, żebyśmy mieli dwie opcje ucieczki i tutaj, i tam do domku. I przejść sobie tunelem do domu, bo to będę chciał w ogóle całość zmienić. Tam przygotowaliśmy zagrodę dla kurczaków. Kurczaki sobie stąd wyciągniemy, bo tu mamy dużo kur. Przeprowadzimy je tam właśnie. Tu zrobimy sobie taki... Normalnie wejście do kopalni, tak jakby był szyb wydrążony. Zaraz Ci pokażę, co mam na myśli. Tak sobie wymyśliłem, że zrobimy normalnie drewnem, kłodami takie duże wejście do kopalni. No i wtedy byśmy mogli też z kopalni zrobić sobie jakieś tajemne przejście do naszego domku. I to chciałem zrobić w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się uda. Noc zachodzi, więc zaraz będą
zombiaki, ale my możemy w tym czasie tutaj pokopać. Chociaż jakby się udało uciec, nie wiem, czy się uda. Dobra, szybko spróbujemy przebiec. To wolałbym to robić w dzień, bo chciałbym te kury wyprowadzić. Są tam jeszcze ci kłusownicy? Nie, całe szczęście nas nie zaatakowali. Okej, dało radę spać, czyli zrobimy to w dzień, bo najpierw wolałbym stamtąd wyprowadzić kury, żebyśmy mieli święty spokój i mogli sobie tam kopać tak jak chcemy. A kury są przydatne, nawet jajka to najmniejsza zaleta, że tak powiem. Czekajcie, wyposażymy się trochę, zobaczymy, czy nic tu się faktycznie dalej nie kręci. Patrzymy z góry, co się dzieje dookoła. To jest nasz punkt. Tam jest jakiś pająk, ale daleko. Ok, wszystko w porządku. I wracamy do pracy. Wracamy do pracy. Nie pamiętam już, co mówiłem. Przerwałem wątek w środku, ale na pewno musimy zrobić sobie płotki i na pewno będziemy potrzebować kłody też. Weźmiemy sobie je od razu. Zrobimy sobie płotek. Jeden nam brakował. A to jest brama, ok. Czyli tak się robiło bramę. A tak, płotek. Mam trzy płotki. Ja nie wiem, czy jednego akurat nie miałem w skrzyni. Dobra. Czyli dokończymy nasz płotek. Zagrodę dla kur, znaczy się, przepraszam. I teraz tak, żeby nic tu nam kurom nie przeszkadzało. Żaden potwór. O, tak jak tam jest szkielet, trzeba iść zdobyć łuk może. Zasłaniamy się tarczą, odbijamy strzały wszystkie i powoli sobie do niego podchodzimy. Ok, odbiliśmy nawet strzałę w niego i sam się zranił swoją strzałą. Mamy dwie kości i trochę wbitych strzał. Dobra, i jest łuk, jest łuk. Dobra, kości odkładamy. Dokończymy zagrodę. Tu postawimy pach, pochodnie też, żeby nic się nam przy kurach nie respiło na pewno. Żaden potwór się nie pojawiał. Okej, i aha, jeszcze pokażę Ci jeden motyw, który od razu sobie zrobię. Chciałem ścieżki robić później w domu, znaczy tutaj przed naszym domem, ale to też sobie od razu weźmiemy, żeby zaznaczyć sobie, gdzie mam bramki. Wtedy łatwo mi się rozeznać, gdzie mam bramki. I można zrobić ścieżki przed domem w ten sposób, czyli bierzemy łopatę i klikam prawym przyciskiem myszki i wtedy jest taka ziemia jak gdyby wyrównana i w ten sposób można zrobić sobie ścieżki. Natomiast ja bardzo lubię sobie robić kamienne ścieżki i w ten sposób oznaczam sobie też zawsze wejścia do zagród, czyli w ten sposób. Wykopuję sobie dołek i robię ścieżkę i ona sobie gdzieś tam prowadzi, tam gdzie chce, na pewno do mojego domku. Natomiast tu nie będziemy całej robić, bo to nie w tym odcinku. Nie w tym odcinku chciałbym upiększać okolice i rozbudowywać nasz domek. Także zrobię tylko tutaj przy zagrodzie, żeby to już mieć jak gdyby z głowy. Ok, mamy tu. Tam też muszę w ogóle pochodnie postawić przy krowach i przy owcach. Zebrać też. Dobra, nie? I rozumiesz. I będę w ten sposób robił sobie ścieżki. No może jeszcze tutaj ją szybko połączymy. Ok, szybko ją połączymy. Podoba mi się po prostu ten wygląd, jak taka ścieżka, tak jakbym kostkę brukową, można powiedzieć, sobie kładł. Tak to wygląda. Ok, i otworzymy sobie teraz tutaj bramkę, idziemy po nasiona i przeprowadzimy tutaj wszystkie kury. Wszystkie kury przeprowadzimy, to zostawiamy. Ziemię też póki co, może się tam gdzieś przyda. Tam jest owca, nie bierzemy kolejnej póki co, nie, drewniane. Drewniane są tam rzeczy, tutaj są kości, łuk też. Tutaj, dobra. I potrzebujemy nasionka. Przy okazji, dobra, wezmę więcej, bo przy okazji nakarmimy kury, żeby się też rozmnażały, jak tylko wejdą do zagrody. I lecimy. Lecimy i zrobimy sobie tutaj porządek. Zbierzemy też jajka przy okazji. Zobacz, 8 jajek, także całkiem sporo. Ok, i chodźcie, kuraki.
lecimy na jakieś kolejne jajka. Wiecie co, ja to chyba tymczasowo rozkopię, bo i tak będziemy tu robić przemeblowanie, a łatwiej będzie im wyjść. Łatwiej będzie im wyjść, także lecimy, chodźcie. A i miałem tam zrobić jeszcze źródełko. Wody wlać. No to zaraz zrobimy. Chodźcie, kuraki, chodźcie tu po kolei, o tak, a i ładnie w rządku się ustawiły, okej. Okay. Wchodzimy, wchodzimy. Wchodzimy, dawać. Czekajcie, przepchnę trochę ją, może któraś wejdzie, okej, okay, jest, dobra. Weszły, okej, okay, zamkniemy sobie bramkę, żeby nie uciekły. I zrobimy tu zaraz miejsce na wodę, żebym żadnej nie utopił. Czekajcie, pach, okej, okay. I mamy już kury na świeżym powietrzu. Kury też się na pewno cieszą. Tyle dni spędziły w jaskini, że można byłoby zwariować. A, wodę weźmiemy sobie przecież z naszego tutaj źródełka, które stworzyliśmy. Okej, okay, jest woda. Wejdziemy sobie do kur. Tak lubię, żeby było w coś chociaż troszkę z prawdziwych rzeczy. Zrobimy sobie mała ta zagroda. Będzie trzeba ją powiększyć, ale dobra. Zrobimy tak. Chociaż nie, jedno źródło wody, żeby nie nosić tutaj. Ale jajek. O nie, jeszcze kurak mi tu wpadł. No, no wychodź, kuro. Chodź tutaj. Ok. Dobra, a tu wlejemy im wodę. Ech, się pluskają, a co? Dobra, ja wezmę sobie wodę na wszelki wypadek. Tam będziemy musieli też niedługo iść do jaskini zwiedzić, ale to też nie w tym odcinku już. Ok, mamy wodę i przerobimy sobie naszą kopalnię. Już mówię, o co mi chodzi, o co mi chodzi, jakby to tutaj zrobić. Może tak, wyrównamy sobie tutaj ziemię. Mamy takie większe wejście. Dobra, okay. Możliwe, że nawet wejście do kopalni troszeczkę przesuniemy naszej. Zobaczymy. Tutaj sobie zrobimy tak. Dobra, i teraz trzeba powoli niszczyć to, co tutaj mamy. Drzwi bierzemy. I przy okazji w końcu ten węgiel tu będziemy mogli wydobyć. Drzwi bierzemy. Dobra, pochodni jeszcze nie, bo mogą się przydać. Żeby nam się tutaj nic nie zrespiło. Teraz tak, robimy wejście do kopalni. Już mówię, o co chodzi. Trochę tu sobie zryjemy. W ten sposób, dobra, niech to będzie tak. I teraz mam nadzieję, że uda się odtworzyć tak wejście do kopalni, żeby wyglądało w miarę realnie. I teraz już Ci pokazuję, o co chodzi. Przede wszystkim bierzemy sobie kłody. I zrobimy jak gdyby taki szyb, taką kopalnię po prostu sobie. Niech wejście będzie gdzieś. Czekajcie, tu raz, dwa, trzy i tu. Mogłoby tak być, dobra. Czyli tu zaczniemy. Raz, dwa, trzy wysokości. I czwarty właściwie też. I teraz tak. Jak my to zrobimy? Dobra, wskoczymy sobie tu. I robimy tak. Raz, dwa, trzy. Tylko nie, oj, spadłem. Nie wiem, czy to nie będzie za wysokie wejście. Może zrobić podwójne. Chociaż nie, takie wygląda fajnie. Tak, wygląda fajnie. Duże wejście do kopalni. A co? Jak znajdziemy jeszcze tory, albo zrobimy później tory, to w ogóle będzie fajnie. Czekajcie, mamy trochę ziemi. Byśmy sobie tu chwilowo dorobili. Trochę przejścia. Dobra, chwilowo mamy przejście. Mamy tak raz, dwa, trzy szerokości. Ok. No. To się nawładziłem. Właśnie nie wiem po co zresztą. Tu był taki plan, ale będziemy mieli zejście. Dobra. Dobra, ziemi może tutaj o tak na środku, jak gdyby to by było naturalnie. Dobra. To sobie tu zniszczymy. Już myślę, że wiesz, o co mi chodzi, jak tutaj sobie stworzymy wejście do kopalni. Chociaż tutaj, ale to zasypiemy ziemią, żeby naturalnie wyglądało. Jak kamienie tu wstawię, to nie będzie zbytnio naturalnie. I teraz tak, tu jest wejście do kopalni. Nawet takie dłuższe. Ok. Tu się będzie
ten sposób do kopalni wchodziło. Taki mam pomysł. O, tutaj żwir. No to ładnie. Flinta spadła nam ze żwiru. Dobra, i to będzie wejście do kopalni takie, nazwijmy to jeszcze, o, taki szyb powoli, chociaż to jeszcze daleko do gotowego szybu oczywiście. Dobra, i chyba się ściemnia powoli. Tak, ściemnia się zaraz, więc trzeba będzie się schować, ale tu jeszcze trochę oświetlimy okolice, żeby nam się nic nie zrespiło. Tu się nic nie zrespi, tu damy tymczasowo. Ok, i prześpimy noc i dokończymy naszą kopalnię, nasz szyb, gdzie będziemy schodzić pod ziemię i robić, szukać surowców po prostu, nie? W ten sposób. Dobra, słoneczko zachodzi, ale jeszcze nie możemy iść spać. Dobra, czy coś nam się tu przetapia? Nie, czy jedzenia jakiegoś mamy do zrobienia, do usmażenia? Ziemniaki chciałbym zachować. To jest pieczone, to jest pieczone bewsztyk, dobra. Okej, dobra, już może będziemy mogli iść spać, tak? Pójdziemy spać, kolejna noc. I myślę, że kopalnię spokojnie skończymy. Skończymy w tym odcinku. I być może, jeśli starczy nam czasu, to dorobimy jeszcze trochę chodników. Domem jeszcze nie będę się zajmował rozbudową, tylko zrobimy trochę chodników i już tu przestrzennie powoli poplanujemy. Dobra, mamy wejście do jaskini. I teraz tak. Do jaskini, przepraszam, do kopalni. To będzie nasz szyb, wejście. Okej, teraz będziemy potrzebować troszkę ziemi, żeby to wróciło do naturalnego stanu rzeczy. Czekajcie jeszcze, jakby to połączyć. Tak zrobimy sobie, stąd połączymy od razu. Jeszcze inaczej. Tu jesteśmy na głębokości 70. A tu dalej mamy żwir niestety. Jadostwo zdradzieckie, chociaż flinty wypadają. Dobra. Dalej żwir, ok. Może się nam zwalić na głowę i to nie jest przyjemne. Dobra, ale w ten sposób mamy. Kłody nam już niepotrzebne. Sobie tutaj odbudujemy, żeby nam faktycznie nic się na głowę nie zwaliło. Chciałbym, żeby szyb był porządny. Wejście do kopalni. Dobra. Kolejną pochodnię póki co sobie roboczą postawimy. Ok. I teraz tak, już sprawdzamy, jakby to zrobić. Tu jest raz, dwa wejścia, trzy może wejścia. O, i tu będzie raz, dwa, trzy. I tu będzie... nie siekiera. Tu będzie... Będą już schodki w dół. Po kilofie mamy zapasowy. Dobra. Dobra. Ok. Gdzieś na taką głębokość nam tu starczy. Czyli wszystko gra. To tam by trzeba było to odbudować. Mam nadzieję, że damy radę. To zniszczone. Wypchniemy sobie tą pochodnię. Albo i nie wypchniemy. No nic, trudno, jedna pochodnia za nami. Ok, teraz zobaczymy, czy będzie to z zewnątrz w miarę wyglądało. Tak, nie będzie tam widać oświetlenia jak gdyby, czyli jest ok, mamy to. Mamy to wstępnie, to teraz ziemi trochę potrzebujemy. Z tej strony sobie jej zbierzemy. Mamy łopatę zapasową? Nie mamy, bo to zaraz padnie. O, wykrakałem. Wykrakałem, szybko zrobimy kolejną łopatę, żebyśmy ten szyb na pewno skończyli. Zrobimy sobie teraz... O, czekajcie, flinty zostawię. Flinty się przydają później, krzemień właściwie, w angielsku flinta, do zrobienia strzał i do zrobienia krzesiwa, żeby ogień po prostu wzniecać. Także też się przyda na później. I teraz po co wróciłem? Już wiem, po co wróciłem. Trzeba zrobić łopatę. Łopata, całe szczęście, potrzebuje tylko jednego żelaza, więc można robić śmiało żelazną. Tym bardziej, że łopaty za często nie używamy. Co ja robię? Dobra,
Tu przekładamy. Idziemy dalej. Jakoś szybko te dni lecą, chociaż jeszcze jest środek dnia, dobra, ale mam wrażenie jakoś, że ostatnio bardzo szybko lecą. Dobra, złapiemy sobie troszkę ziemi. Przy okazji robię tutaj, tak jak widzisz, takie małe schodki na górę. To też jest przydatne. Dobra, i zbieram w ten sposób ziemię. Dobra. Dobra, i teraz będziemy mieli tu nawet wejście, zobacz, na szczyt, na górę. Tu w ogóle nad nami jest woda. Spaliśmy w jaskini pod wodą. Mogło się skończyć tragicznie, ale mamy piękny widok na okolice. Tamte jaskinie, które koniecznie musimy zwiedzić, co już powtarzałem. Tu mamy dużo drzew, gdzie zresztą je ścinałem też. W międzyczasie, tak jak wam mówiłem, przed jednym, między jednym a drugim odcinkiem, żeby was nie zanudzać. O, nawet tu pochodnia jakaś została. Natomiast bardzo ważne, że jak ścinam te drzewa, to zawsze też je sadzę z powrotem, nie? Czyli na przykład, aż ci tutaj przy okazji pokażę, ścinam sobie drewno. Ścinam drewno. Biorę drzewo. To wszystko zbieram, tak? A później jeszcze też troszkę tutaj liści niszczę, żeby spadło mi nasionko drzewa. Nie wiem, czy spadło, zaraz zobaczymy. Jest, spadło nasionko. I teraz, gdy zetnę ten ostatni pień, to sobie drzewko od razu w tym miejscu sadzę z powrotem. Tak to robię, żeby mi drzewek nie zabrakło po prostu. Gdzie było to nasze zejście, trzeba uważać, żeby się nie spaść z tej wysokości, bo może się to skończyć tragicznie. Dobra. Ale mamy schodki, więc nie jest źle. Dobra. Może się skończyć tragicznie, ale nie musi. No i odsadzam drzewa, chociaż będzie trzeba te drzewa też gdzieś trochę tutaj bliżej, więcej zasadzić. Tu już zacząłem i tam jest kilka ładnych drzewek i robię ich sobie więcej. Dobra, teraz ziemia. Chociaż najpierw zabudujemy sobie to wejście. No nie, czekaj, czekaj, jeszcze zapomniałem połączyć sobie tutaj, na którym jesteśmy. Na 66, czyli ta środkowa współrzędna nasza. 66 i teraz zobaczymy tutaj, kiedy będzie 66. Mam nadzieję, że uda się jakoś akurat te tunele połączyć. Tak, zobacz, nawet idealnie. Nawet idealnie. No i pięknie będziemy mieli nasz szyb. I teraz ja stawiam pochodnie sobie po prawej stronie, żeby wiedzieć, którędy wrócić. To postawimy sobie tutaj, ok, żeby nic nam się nie zrespiło. I teraz, mówiąc brutalnie, to wejście sobie zamurujemy. Ale pochodnie jeszcze zostawimy. Dobra. I to wejście sobie zamurujemy. Teraz czekaj. Tutaj nawet zrobimy ścianę. Pach, pach, pach. O, jeszcze mamy węgiel. Bierzemy go. Przyda się. Węgiel zawsze jest potrzebny. Dużo węgla. Musimy to tak ściąć, żeby nam pospadał. Dobra. Dużo węgla jest potrzebne. Mamy już to, co było tutaj. Robię tak porządnie wszystko, no bo to ma być nasze wejście, nasz szyb do kopalni. Tu może być nasza skrytka jeszcze dodatkowa. Dobra, tamtędy będziemy sobie wchodzić już tyłem. Przez nasze, to nazwijmy, oficjalne wejście. Dobra, i teraz robimy tak, nasyp tutaj troszkę. Żeby było tak, jakby nasza kopalnia była tu prosto w ziemi, oczywiście wydrążona. To mi tam wizualnie nie pasuje. Tam sobie też ziemię chciałbym wstawić. Ok. Tu mamy tak.
Tą pochodnię sobie już zbierzemy. No dobra, to musi tam i tak być. Ok. Czekaj. No jakoś tak, zobaczymy. Albo może nawet zrobili jedno wyżej. Tak, tak i tak. Ok. Zaraz przód też dorobimy, nie martw się, będzie trochę bardziej przestrzenne. Też jest tam gapa. Dobra. Dobra, muszę spojrzeć, bo już się pogubiłem, czy jest symetrycznie. W sumie nie musiałoby być, jakby miało być, że naturalnie tutaj, no ale okej, okay, jakoś trzeba było to wykopać, ustabilizować, żeby wyglądało porządnie. To sobie wejścia oświetlimy oczywiście w ten sposób. Dobra, zaczyna wyglądać nieźle, chociaż czegoś mi jeszcze brakuje. Będę musiał iść po liście na drzewko jakieś. Ewidentnie mi tego brakuje. Ziemi już nie mamy? Nie mamy ziemi, dobra. Ok. Kolejny dzień, no niemożliwe. Dobra, ale już szybko to skończymy. Pójdziemy tylko spać i skończymy. I skończymy tę kopalnię i tak zakończymy odcinek. Z dokończeniem naszej kopalni. Czasochłonny projekt wbrew pozorom. Trochę nam zeszło, ale będziemy mieli piękny, piękny szyb. Dobra, nożyczki mam ze sobą? Nie, nie mam. Zostawiałem ostatnio. Więc potrzebujemy nożyczek tutaj w narzędziach. Ok. Dobra, bruk ze sobą weźmiemy. Weźmiemy ze sobą ziemię, bo może się przydać. I lecimy. Po co mi nożyczki? Żeby wziąć troszkę liści. Chyba tak to się robiło, ile dobrze pamiętam. Albo i nie. Nie mogę tak liści z drzewa ściąć. To jak muszę wziąć liście w takim razie? Bo chciałbym wziąć cały taki blok liści. Chyba będę musiał to sprawdzić. O, jest. Dobra, czyli po prostu nie prawym, tylko mimo, że mam nożyczki w rękach, to no tak w sumie, no tak jak i łopatą czy kilofem, normalnie lewym przyciskiem myszy. Dobra, i nazbieramy sobie troszkę liści. Prawym to przecież byśmy mieli nasiona i tego typu rzeczy, a my chcemy sobie mieć troszkę liści. Ok, i tej ziemi trochę też. Skąd tą ziemię? Tu sobie wyrównamy, bo jest za blisko trochę zagrody ta ziemia. Zaraz sobie ją przestawimy. Ok. Dobra. Pochodnia tu i pochodnia tu, niech będzie. Dobra, ten zombie mnie tam irytuje, będzie go trzeba dopaść prędzej czy później. Ale najpierw skończymy naszą kopalnię. Ziemia. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, może najpierw liście. O, zrobili tak. A gdyby była trochę zarośnięte, nie wiem, czy nie za mocno, o może tak bardziej jakoś. Okay. Trochę wejście nam tu zarosło, zobaczymy, jak to wygląda. Nie najgorzej, nie najgorzej. I tutaj też jakieś takie krzaczki troszkę postawimy. Dobra, jeden krzaczek. Drugi trochę innego. Ojoj, skończyły się? Ja nie mogę. Tego się nie spodziewałem, że tak szybko się skończą. Dobra, szybciutko jeszcze. Cztery tylko. Dobra, ale już nam starczą. Dobra.
Patrzymy, jak to wygląda. No jest trochę pozaraśniane krzakami, jest obrośnięte ziemią. Ok, tu mamy wejście. Super, nie pamiętam, czy mamy jeszcze jakieś drzwi na stanie. Nie mamy, szybciutko sobie zrobimy drzwi. A nie mamy, nawet w ekwipunku mamy. Tak, co tu robią drzwi? A, zniszczyłem przecież z jaskini. Zniszczyłem przecież te z jaskini. Dobra. Też fajnie. Sobie niech krzaczek rośnie obok domku. I teraz tak, drzwi. Chciałbym zrobić gdzieś... Czekajcie, tą sobie przeniesiemy, żeby nam się tu nic nie respiło tutaj. A drzwi... Tak, na wszelki wypadek. Nie wiem, czy to ma sens, ale zawsze sobie robię jakieś wejście do kopalni. Ok, i mamy drzwi. Ich nie będzie tam widać. Zobaczymy, czy tu nie będzie za ciemno. Chyba trochę będzie za ciemno bez tej... Bez tej pochodni. No ale dobra, zobaczcie. I to jest nasze wejście do kopalni. To jest nasze wejście do kopalni. Odłożę sobie drzwi, żeby nam nie zasłaniały widoku. I jakoś tutaj musimy sobie to udokumentować. Fajne wejście i zakończymy właśnie tak odcinek prezentacją wejścia do kopalni. To są oczywiście drewniane filary. Tutaj mamy wejście. Jak się uda tory znaleźć, to zrobimy nawet tory na początku i poszerzymy może wtedy trochę wejście, ale póki co takie wejście do kopalni musi być i myślę, że wygląda całkiem fajnie. Daj znać, jak Ci się podoba w komentarzu. Nie jest to może pro budowane, ale zawsze fajniej niż zwykłe drzwi wydrążone w skalę czy dziura po prostu w ziemi. Myślę, że wygląda ok. No dobra, i tym pozytywnym akcentem zakończymy sobie nasz odcinek. Pożegnam się już dzisiaj z Wami właśnie tutaj z nowym wejściem do kopalni. Dzięki serdeczne, że jesteś, dzięki, że oglądacie te wideo i widzimy się następnym razem.